Muszę wam to pokazać, bo coś jest z tymi kwiatkami nie tak. Te dwa to miały być takie kulobomby, takie niskie. One zaczęły mi rosnąć do góry z niewiadomego powodu. I nie wiem, co mam z nimi zrobić. I moja mama mi dała takie coś, żeby je utrzymać w górze, ale nie działa. Jedz. Jedz. Śniadanie. Majla, jedz. No wow, trochę jej to zajęło. Witam wszystkich w ten letni poranek. Wstałam wyjątkowo wcześnie, chwilę przed 10:00, bo wczoraj miałam mood na zmienienie swojego życia i poszłam biegać wieczorem. Było bardzo fajnie, więc wcześniej poszłam spać, bo byłam zmęczona. To jest najlepsze uczucie, jak się idzie spać zmęczonym fizycznie, takim... Tak, przybliżę wam moje życie w ostatnim miesiącu, bo znowu się długo nie widzieliśmy. Byłam w Sobocie. Nie wiem, no dużo się nie dzieje. Robię nowy paznokcie od chyba tygodnia. Prawa ręka jest taka. Ten jest krótszy, bo go złamałam tutaj i musiałam zrobić go krótkiego. Więc tej ręki dopasowałam krótki. Szczerze mówiąc, to jest bardzo wygodne. Jest naprawdę funkcjonalne, bo jednak ma się te dwa paznokcie, którymi można coś zrobić, bo są krótkie. I tutaj zostało mi już trzy tylko. Mieram, bo robię prawą rękę. I dziś planuję dokończyć. Może nie wszystkie. Ja sobie robię mniej więcej jeden na dzień, bo jestem bardzo leniwa. Jestem zdenerwowana, bo mam nowy syrop do kawy, waniliowy. I chciałam go przetestować, ale wczoraj skończyło mi się mleka. Tego syropu nie kupiłam. Dostała go moja mama, czyli ja. Bardzo mnie to cieszy. Chciałam się połączyć z wszystkimi dziećmi nauczycieli, bo to jest coś pięknego na koniec roku. Mam letni zapas słodyczy. Nie wiem, co więcej chciałam powiedzieć. Jest pięknie. Mogłabym się przejść po mleko. Naprawdę muszę to przemyśleć. Zobaczymy się, jak się namyślę. Może. Może nie. Bardzo dziwny kadr. Moja finalna decyzja, nie jadę do sklepu. Aż tak nie mam ochoty na kawę z nowym syropem. Może? Pewnie nie. Wieczorem pojadę do sklepu i przy okazji zrobię zakupy. W sumie nie wiem, czego bym mogła potrzebować, ale nieważne. Czy matka spadła? Śniadanie moje. Witam ponownie. Zajęło mi 2 godziny od zjedzenia śniadania, żeby zjawić się na robienie paznokci, bo strasznie mi się już nie chce. Mam tego dosyć, ale muszę je dokończyć, bo robię je tak długo, że zaraz zanim dokończę ostatniego paznokcia, na pierwszym zrobią się już duże odrosty. Oglądałam TikToka po śniadaniu. Nawet już nie mam co na nim oglądać. Potem jak widzieliście, grałam na pianinie, potem znowu oglądałam TikToka i tak jakoś wyszło. Zaczynajmy paznokcie, bo już naprawdę już trzeba to zrobić. Potem mam w planach i mam nadzieję, że mi się to uda. Chciałabym dokończyć szyć spódnicę, którą zaczęłam. Zaczynajmy. Nie wychodził mi strasznie kształt paznokcia i mnie denerwował. Poddawałam się na chwilę, siedziałam na telefonie, potem wracałam do tego i znowu mi nie wyszedł i prawie zasnęłam na łóżku. Ale wstałam. Nie jest ładny, jest krzywy. Czas zrobić obiad i po obiedzie pojadę po mleko. Może jak wyjdę trochę na dwór, to zechce mi się robić paznokcie. Pewnie zastanawiać się, czemu zaczynam robić paznokcie, jeśli tak bardzo nie lubię tego robić. Nikt się nie zastanawia. Lubię mieć paznokcie, ale nie lubię tego robić, ale nie mam pieniędzy na chodzenie na paznokcie. Plus w sumie lubię robić prawą rękę. Pokażę wam coś. Jak byłam w Sobocie, o czym już mówiłam, to miałam sobie taką sportową bluzkę i opaliłam sobie taki kształt mamusiowej sportowej bluzki. I teraz tak wyglądam. Podano do stołu. Dzisiejszy film w większości to jest w sumie prawie foodbook. Bo oprócz paznokci jedyne co dziś robiłam to jadłam. Bardzo zielono. Tak. Pogoda nie dopisuje, kochani. Tak mi się dupa spociła na rowerze, ale to nie jest ważne. Robię haul z Lidla. Kupiłam maliny, bo były na promocji. Za 5 zł. Czy jest to dobra cena? Nie. Ale w porównaniu do tego, co jest zawsze, to prześwietlenie. I dwa moje ulubione mleka. Kupujcie je. Ono jest 2 razy tańsze niż Alpro Barista. Smakuje tak samo. Albo lepiej. Zaraz będziemy testować kawę z nowym syropem. Dziękuję. Możesz już przyjść, będę nagrywać, jak robię kawę. Ty już to nagrywasz? Let's make a smoothie. Let's make a smoothie. Robię podwójną porcję dla mojej przyjaciółki, która jest camera shy. Opanuj się! Dużo mleka.
Najlepsze mleko. Ten. Taste test. Smakuje jak zwykły syrop waniliowy, ale był za darmo. Dzień dobry Polsko, to znowu ja. Nie miałam co za bardzo nagrywać, bo siedziałyśmy z moją przyjaciółką i oglądałyśmy serial. Skończyłam Paznokieć. To jest chyba najbardziej ekscytująca rzecz, jaka się stała w tym tygodniu. Koniec z gwiazdkami. Trzęsącą lewą ręką musiałam to malować. Zostały tylko dwa zwykłe srebrne, które są bardzo łatwe. Może jutro zrobię dwa. I ten vlog będzie przedłużony, ale to jest tym razem zaplanowane, a nie przez to, że zapomniałam. Żeby było więcej ciekawych rzeczy i rzeczy, które chciałam zrobić w tym filmie, ale po prostu nie chcę się cisnąć, żeby robić jakieś rzeczy, jeśli nie mam na nie ochoty. I jak mam ochotę poleżeć, to będę leżeć. Więc najwyżej może jutro dokończę paznokcie i poszyjemy coś. Widzimy się jutro. Dobranoc wszystkim. Następny dzień. Totalnie nie zwracajcie uwagi na to, jak jestem ubrana. To jest najbardziej randomowe ubranie, jakie wyciągnąłem z szafy. Myślałam, że dziś będzie chodzenie, nadal jest gorąco. Więc stop hejtowi za to, że noszę drugi dzień z rzędu te same shorty / bokserki. Bo to są moje jedyne wygodne i chłodne shorty. Przycisnę i zrobię dwa. Zrobię dwa i dokończę to. Godzina 15:30. Skończyłam. Wszystkie mamy paznokcie. Teraz mogę ze swoim życiem zrobić wszystko. Niesamowite. Proszę bardzo. Dziękuję bardzo. Może się też przebiorę, bo jest trochę zimno. I chyba zaraz przyjedzie do mnie moja siostra, więc zobaczymy się, jak będę znowu coś robić. Przebrałam się, mam długie spodnie. Odpakowałam chyba już do końca. Aha. Torbę z nocowanki. To jest dla mnie wyczyn, bo zawsze torba po nocowaniu albo jakimkolwiek wyjeździe leży u mnie przez jakiś tydzień w pokoju. Teraz też posprzątam stanowisko z paznokciami. Będę również, ile rzeczy, musiała odkurzyć w pokoju, bo nie wyobrażacie sobie nawet, jak dużo pyłu z żelu piłowanego jest w moim pokoju. Zaczynając od... Czy ja w ogóle powiedziałam, co ja chciałam zrobić, bo mi się nie wydaje? Chciałam powiedzieć. Ach, dokończymy później. Nie wyszło. Jest godzina prawie północ chyba. Nie wiem, jak to wytłumaczyć. Z produktywnych rzeczy posprzątałam trochę w galerii na telefonie. Jak na razie przez ostatnie dwa dni zrobiłam tylko trzy paznokcie. Myślę, że jutro jest ten dzień, do trzech razy sztuka, ale jak na razie idę spać. Bonjour, trzeci dzień tego vloga. Nic się nie zmienia. No cóż, nie skłamię, nie jest poranek, jest godzina 16, ale osiągnięcia z dzisiaj, których nie nagrałam. Uwaga! Usunęłam TikToka. Jest środa. Moim challenge'em jest, żeby nie zainstalować go z powrotem do niedzieli. Tak, taki detoks, bo odkąd się zaczęły wakacje, zaczęłam z powrotem bardzo dużo go używać i mnie to denerwuje. Zrobię z tym lekki update, bo wydawało mi się, że o tym powiedziałam, ale okazało się, że o tym nie powiedziałam. Ewentualnie to usunęłam, bo nie mogłam słuchać siebie i trochę przewijałam, jak montowałam. Usunęłam wtedy TikToka na parę dni i bardzo mi to pomogło w jakiejkolwiek motywacji do życia, bo przez cały czas jak planowałam, że coś zrobię, tak jak na przykład w tym filmie, to kończyło się na tym, że leżałam na łóżku, mi się nie chciało i oglądałam TikToka 3 godziny. I jak odinstalowałam, po prostu po chwili leżenia na łóżku wstawałam i robiłam coś, bo mi się nudziło. Bo to nie było tak, że nie miałam siły na robienie czegoś, tylko nie chciało mi się tego robić i oglądanie TikToka było łatwiejsze. Jestem teraz bardzo poważna. Ale chciałam zrobić update w moim życiu i miałam potem TikToka przez parę dni i potem znowu go odinstalowałam i nie zainstalowałam go od tamtego czasu. To było parę tygodni temu i bardzo mi z tym dobrze. Co prawda troszkę uzależniłam się tym razem od Reelsów, bo zeszłam już do takiego poziomu, ale oduczam się tego i je zostawiam, bo to już jest niezręczne. So yeah! Wszystkim polecam. I jakby ktoś się zastanawiał, dlaczego nie nagrywam, bo moje filmy na TikToku są tak wartościowe, to właśnie do tego. Dziękuję. Więc nie mam TikToka już i mój pokój od nowa jest gotowy do sprzątania, ale to nic, to nic. Zajmiemy się tym. Na razie chcę uszyć w końcu to, o czym mówiłam od dwóch dni. Idźmy do mojego pokoju do szycia. Ten pokój to jest kompletny mes, więc nie zwracajmy na to uwagi. Zacznijmy może z moją wizją. Zaraz wam tutaj załączę foty. Mamy taki bardzo duży materiał sztruksowy. Trochę taki babciowy. Spódniczka, taka mniej więcej. Po prostu czarna mini. Na razie mamy coś takiego. Schodzimy na ziemię. Poprzyte. To jest najbardziej upierdliwa część. Teraz to przeprasuję. Przyprasowałam tak na płask. Na płask. I teraz bardzo ładnie tutaj wygląda. Teraz druga strona. Obszywam. Wypycham już rogi w pasku. I zaraz pokażę, jak się prezentuje na razie. Paseczek. Tak się prezentuje róg. Róg. Ach, tak. Muszę jeszcze oprzeć to.
będziemy wszywać suwak. Nie jestem do końca pewna, jak to zrobić jeszcze. No i o, dobrze, więc rozporek i guzik będą z tyłu. Będzie to w miarę normalnie wyglądać. Mam taką nadzieję. Utknęłaś tu ze mną. Long time no see. Już przyszłam pasek i również zrobiłam dziurkę i wszłam guzik. Teraz tylko muszę zdecydować się na długość i ją skrócić i będzie gotowa. Naprawdę robiło chyba prawie 2 godziny, ale robiłam wszystko bardzo dokładnie. I ten zamek w sumie szczerze nie wygląda najgorzej. Pod światło, dzień dobry, tak tył wygląda. Nie pamiętam, kiedy szyłam ostatnio coś w ogóle kiedy szyłam, bo ciągle tylko poprawiam rzeczy, a nie szyję od nowa, bo mi się nie chce, więc jestem dumna. Nie będę wam pokazywać, jak szyję, już za dużo było takich klipów, po prostu pokażę, jak już będzie gotowa. Szyłam tą spódnicę z 3 godziny, więc wybaczcie mi, ale naprawdę. Czy widać? Zaraz odrobinę ogarnę pokój. Ciągle jestem tak dziwnie ustawiona. I pójdę z psem. To będzie koniec tego filmu. Nie teraz. Jak będę na spacerze. Teraz będę sprzątać. Dobra, na razie mniej więcej powierzchownie posprzątałam. Obiecuję wam. Obiecuję, że pokażę ci. Że po spacerze, jak już nie będę nagrywać, odkurzę w pokoju. Tak zrobię, ale musicie mi uwierzyć na słowo. Teraz wyjdę z Milo na spacer. W sensie z Milo na rolki, bo fajnie. Że tak, wychilluj drogę. Zawsze jak się ekscytuję, że idziemy na spacer, to robi kółka na koło moich nóg. Idziemy na spacer. Na spacer. Te rolki są bardzo stylowe, jak możecie zauważyć. I ja jestem tym dzieckiem, które jest najmłodsze i mam starszego brata. I zawsze wszystko miałam po bracie. I te rolki mi zostały, bo mi stopa nie urosła. Taka historia mała. Mam nadzieję, że mnie nie zabije po drodze. Mówię o Miley. Ona wygląda niepozornie, ale tak ciągnie. Tak ciągnie. Nie przyzna się teraz. Przestań! Spójrzcie na to niebo. 21:40. Jeszcze jest trochę jasno, ale it's a bit chilly. Widzę tam grupę ludzi. Obawiam się, że to grupa nastolatków. Boję się bardziej grup nastolatków niż porywaczy. Straszne doświadczenie. Wolę pojechać naokoło. To jest bardzo zaciśne miejsce, jak można zauważyć. Ja mam z sobą lampę pierścieniową. Myślę, że jest super. Siedzę sobie właśnie na górce. Nie wiem, co to było. Mam nadzieję, że spodobały wam się 3 dni ze mną. Dziękuję za wytrwałość w czekaniu do następnego filmu. Mam nadzieję, że w wakacje zacznę nagrywać więcej. Jeszcze mamy dużo wakacji. Zobaczymy. Postaram się, naprawdę się postaram. I tak, do zobaczenia w następnym odcinku. Majla!